Witam Państwa w magazynie Ligi Mistrzów, która dzisiaj właśnie rozpoczyna rundę grupową. Porozmawiamy o Borussii Dortmund, zwanych przez wielu Polusją Dortmund z uwagi na to, jak dominującą rolę w niej odgrywają nasi polscy piłkarze, reprezentanci Polski. Ze mną Michał Szatkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej i Sport.pl. I powiedz, czy ty widzisz jakiekolwiek przesłanki ku temu, żeby powiedzieć, że ta edycja Ligi Mistrzów będzie lepsza dla Borussii niż poprzednia, która no, zakończyła się kompromitacją, co tu dużo mówić. No myślę, że takie przesłanki są dwie. Znaczy, po pierwsze, piłkarze Borussii w zdecydowanej większości mają w nogach właśnie tę pierwszą próbę, o której przed chwilą powiedziałeś, a to jest niebywale ważne, bo wiemy, że debiutantom generalnie w Lidze Mistrzów gra się bardzo, bardzo trudno, zresztą co pokazała rok temu nie tylko Borussia, ale też Manchester City, który również odpadł w fazie grupowej. Co prawda skończył na trzecim miejscu i na czwartym, ale też była to dla Anglików klęska. Więc to jest jeden taki powód, że piłkarze Borussii znają smak wieczoru w Lidze Mistrzów. No, a drugi powód, no to jest to, że gdybyśmy teraz prześledzili cały skład Borussii, no to może poza Sebastianem Kehlem, tam każdy zawodnik był w ostatnich miesiącach łączony z transferem do jakiegoś klubu z absolutnej elity. Znaczy zaczynając, niezależnie od tego, od której strony zaczniemy, czy zaczniemy od Roberta Lewandowskiego, który był przełączony i z Manchesterem City, i z United, i z Chelsea, przez Mario Götze, którego podobno bardzo, bardzo lubi Arsen Wenger, przez Łukasza Piszczka, którego wciskano do Realu Madryt, przez Matsa Hummelsa, o którym podobno myślała Barcelona. Tych piłkarzy jest mnóstwo. Tak naprawdę to trudno znaleźć klub, w którym byłoby tak dużo piłkarzy, którym interesowałyby się tak wielkie kluby. Ja myślę, że oni wszyscy traktują tę fazę grupową jako szansę. Znaczy ta faza grupowa pokaże i będzie można tych piłkarzy porównać. Pokaże, czy aby Piszczek to nie jest lepsze rozwiązanie na prawą obronę Realu od Alvaro Arbeloy, bo jak wiemy, problem prawej obrony Realu Madryt w żaden sposób rozwiązany nie został. Tak naprawdę to chyba problem jest większy, no bo odszedł Las Diarra, przed Michael Essien, który dawno na prawej obronie nie grał. I tak możemy po kolei wymieniać. Znaczy ja myślę, że jeżeli Robert Lewandowski strzeli bramek kilka, W tej grupie będzie ciężko, ale jeżeli strzeli kilka bramek, już nie wspominając, co by było, gdyby strzelił na Santiago Bernabeu albo Etihad Stadium, no to już wtedy to trudno będzie sobie wyobrazić, żeby on na kolejny sezon w Borussii został. I tak można mówić o każdym z tych piłkarzy. No to jest trochę tak, że tak prezes Bayernu Uli Hoeneß mówi o tym, że na razie Borussia to jest klub regionalny w porównaniu z Bayernem, bo to jest, nie pasuje do Ligi Mistrzów. Bo to jest tak, bo Bayern to jest firma globalna, Borussia to jest firma regionalna. No, to jest, nie ma lepszej okazji, żeby i już nigdy nie będzie, żeby piłkarze, ale także trener Jürgen Klopp, bo ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że gdyby on z tej grupy awansował do jednej ósmej finału, no to stanie się tak samo cennym towarem jak piłkarze. Znaczy lada chwila po zwolnieniu trenera w jakiejś wielkiej europejskiej firmie, którą stawia się wśród faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, to Jurgen Klopp będzie jednym z kandydatów do zastąpienia tego trenera. Więc tam wszyscy mają świetną okazję, żeby udowodnić, że oni nie są tylko firmą, trenerem czy piłkarzem na rynek regionalny czy lokalny, tylko są gwiazdami europejskiej wielkości. Ten mecz z Ajaxem to jest taki pierwszy test, prawda? No bo Borussia nie może go nie wygrać, jeśli chce marzyć o wyjściu z tak trudnej grupy. Nie, ja myślę, że 6 punktów, żeby marzyć o wyjściu z grupy, no to trzeba zdobyć 6 punktów za Ajaxem, tylko że to też znaczy my trochę patrzymy na Ajax, pamiętając, że to jest jednak, to nie jest tak silna drużyna jak w drugiej połowie lat 90., kiedy ona wygrywała Puchar Europy. A w tej chwili jest tak, że to nie jest tak mocna drużyna jak wtedy, ale nie jest też tak słaba drużyna jak była kilka lat temu. Tam sytuacja w klubie było ciężko, ale jakoś się uspokoiła. Frank de Boer pracuje już 2 lata.
tradycyjnie z Ajaxu odeszło kilku czołowych piłkarzy, no ale tak było tam od zawsze. Znaczy, no trudno sobie przypomnieć czas, kiedy Ajax kupował, a nie sprzedawał. Swoich wychowanków. No, kupował to akurat właśnie na początku XXI wieku i wtedy w kryzys wpadł, bo wydawał za dużo i jeszcze wydawał głupio na nie tych piłkarzy, których powinien. No, ale trudno sobie przypomnieć czas, kiedy Ajax by nie sprzedawał swoich wychowanków. Teraz też sprzedawał, jest teoretycznie słabszy niż przed rokiem, no ale też pierwszy raz od czasów Louisa van Gaala. Ajax zdobył dwa razy mistrzostwo Holandii i teraz jest uważany za faworyta, żeby zdobyć trzecie. To jest drużyna poukładana, która gra efektownie, w której jest pewnie kilku takich zawodników, których za lat 2, 3, 4, 5 zobaczymy w klubach pokroju Realu Madryt, Barcelony, czy najlepszych klubów angielskich, więc Ajax to jest świetny początek. Znaczy, jeżeli Borussia wygra z Ajaxem, no to już będzie wiedziała, że jest nad Ajaxem, no i potem czas na wielkie wyzwania. Natomiast no, gdyby nie udało się pokonać Ajaxu u siebie, Borussii, no to już, znaczy wtedy trudno byłoby uwierzyć, że da się coś ugrać z Manchesterem City i z Realem Madryt.